To kazanie Słowa Bożego zatytułowałem Sprawiedliwi. Jeżeli będę chciał, żebyśmy się zatrzymali dłużej nad jakimiś tekstami, to o tym powiem. Także Sprawiedliwi. To słowo może się różnie nam kojarzyć, zależy od kontekstu. Kto to jest chrześcijanin? Gdy zadamy to pytanie różnym osobom, możemy otrzymać różne również odpowiedzi. Kiedy zadałem to pytanie takiej jednej pani z ewangelizacji z Kościoła Powszechnego, to po takim zastanowieniu odpowiedziała mi na to pytanie, że chrześcijanin to ktoś, kto chodzi do kościoła. Taka była jej odpowiedź. Oczywiście jest wiele różnych odpowiedzi na to pytanie. I nawet zapisałem sobie kilka takich odpowiedzi z pewnych stron chrześcijańskich. Najczęstszą odpowiedzią, która się powtarza, to jest odpowiedź ta, że chrześcijanin to jest naśladowca Jezusa Chrystusa. Myślę sobie, że to taka dobra odpowiedź, ale jest tych odpowiedzi dużo, dużo więcej. Na przykład to ktoś, kto przyjął Jezusa jako osobistego Zbawiciela. To ktoś, kto opiera się na nauczaniu Jezusa. To człowiek obdarowany życiem wiecznym przez Jezusa. To ktoś, kto gotów dla imienia Jezus znosić niedogodności życia, cierpienie, prześladowanie czy ponieść śmierć. To ktoś, kto wywyższa Jezusa i Jego ofiarę. To ktoś, kto uświadamia sobie, że jest grzesznikiem i tak bardzo, bardzo potrzebuje Zbawiciela. Ja dzisiaj na tym kazaniu chciałem się skupić właśnie na tych dwóch ostatnich punktach, czyli to ktoś, kto wywyższa Jezusa i Jego ofiarę i to ktoś, kto uświadamia sobie, że jest grzesznikiem i tak bardzo, bardzo potrzebuje Zbawiciela. Gdy otworzymy list do Rzymian, tam w 3 rozdziale, w 10 wersecie, czytamy takie krótkie, konkretne słowa, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. W tym samym rozdziale tego samego listu, w 23 wersecie, czytamy podobne słowa. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Podobne słowa również możemy odnaleźć w psalmach 14 i 53, gdzie czytamy właśnie podobne słowo. Ja tutaj tylko zacytuję psalm 14, 2, 3 werset. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. I można tutaj powiedzieć, że to są takie przykre, ale jednak prawdziwe słowa. Ale jednak pomimo tego można mieć o sobie dobre mniemanie. Bardzo dobre mniemanie można mieć o sobie, o swojej religijności, o swojej pobożności, o swoim zachowaniu, o swojej postawie. I tak w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale czytamy tam takie znane słowa od 10 wersetu tej Ewangelii. Czytamy następujące zdania. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak też ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mojego dorobku. Postawa faryzeusza. Postawa, można powiedzieć, taka dziwna. Postawa, można powiedzieć, taka niepokojąca. Czy nam taka postawa dzisiaj nie grozi? A może nawet jest obecna wśród nas, w naszych zborach? Postawa faryzeusza. No bo ja jestem w kościele adwentystów dnia siódmego. No bo ja jestem w tym kościele 10, 20, 30, 50
lat. No bo ja przez te lata miałem tyle funkcji w zborze. No bo ja oddaję dziesięcinę, no bo ja łożę spore środki na różnego rodzaju dary. I te no bo ja można mnożyć. No bo nie jestem taki jak mój sąsiad Malinowski, który sobie tam tak często wypija. No bo nie jestem taki jak sąsiad Kowalski z moją sąsiadką Kowalską, którzy to 1/3 wypłaty to z dymem puszczają. Z dymem papierosowym oczywiście. Nie jestem jak oni. Nie jestem jak ci ludzie. Broń Panie Boże, nie jestem taki. I dobrze, że my pewne rzeczy robimy. Te dobre rzeczy, o których mówi Biblia. I dobrze, że my pewnych rzeczy nie robimy, tych złych rzeczy, o których również mówi Biblia. Ale tak naprawdę, siostro, bracie, to jaką my mamy sprawiedliwość? Na kogo ja się mogę powołać? Na jakie zasługi? Na kogo jako grzesznik ja się mogę powołać? Apostoł Paweł w liście do Filipian w 3:8-9 wersecie napisał: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Drugi list do Koryntian, i tam 5:11-21 werset tego listu. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I może jeszcze jeden cytat z pierwszego listu do Koryntian, tam 1:30-31 werset, gdzie czytamy: ale wy dzięki Niemu, czyli dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I można powiedzieć na podstawie tych tekstów, że Jezus Chrystus jest naszą sprawiedliwością, a nawet tak trzeba powiedzieć. Ale czy my niekiedy nie tworzymy sobie takiego fałszywego obrazu sprawiedliwości? Czy my niekiedy nie jesteśmy troszkę jak ten faryzeusz i chcielibyśmy, żeby nasze zasługi były pamiętane, uznane, żeby one były ogłaszane? Czy my jako ludzie nie lubimy porównywać się z innymi ludźmi? Może nawet z kimś w zborze, z kimś, kto ma taki gorszy akurat czas. Może z naszym przyjacielem, może z naszym sąsiadem, z ludźmi, którzy nie mają takiego poznania. I wtedy możemy sobie pomyśleć, no, wcale nie jest ze mną tak źle, a nawet jest dobrze. Tak, jest bardzo, bardzo dobrze. Siostra White napisała takie słowa, to jest cytat z manuskryptu 5 w tym temacie. Człowiek musi zostać przyodziany sprawiedliwością Chrystusa, wówczas dzięki sprawiedliwości Chrystusa będzie mógł być uznany przed Bogiem. Oto jest nasza siła, Chrystus nasza sprawiedliwość. I jeszcze jeden cytat, to jest z książki Wiara i Uczynki. Pan Jezus udziela wszelkiej mocy, łaski i cierpliwości, wszelkich dobrych skłonności, wszelkiego przebaczenia grzechu, gdy ofiarują swoją sprawiedliwość człowiekowi, aby przyjął ją żywą wiarą jako dar Boży. Gdybyście zebrali wszystko, co jest dobre, święte, szlachetne i miłe w człowieku i przedstawili to aniołom Bożym jako udział w zbawieniu człowieka albo jako ludzką zasługę uprawniającą do zbawienia, to zostałoby to odrzucone i uznane za przejaw zdrady. Znowu mocne słowa, trafne słowa, takie dosadne słowa,
Bo tak naprawdę chrześcijanin powinien się chlubić tym, że poznał Jezusa Chrystusa. Powinien chlubić się tym, co Jezus dla niego zrobił. Chrześcijanin powinien się chlubić sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Jego doskonałym życiem, Jego doskonałą ofiarą. Nie powinniśmy się chlubić naszą wiarą, bo wiemy tak naprawdę, że ta wiara również jest darem Bożym. Możemy jedynie prosić Pana Boga: Boże, przymnóż nam wiary. Nie powinniśmy się również chlubić naszymi uczynkami, wiedząc, że one tak naprawdę również nie są naszą zasługą. Bo Pan Jezus mówi, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie powinniśmy się również chlubić naszym poznaniem, poznaniem teologii, Biblii, wiedząc również to, że komu wiele dano, od tego będzie się wiele wymagać. Bardzo dobrze znamy słynną przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym. Zapisana ona jest w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale i tam od 11 wersetu. Jeżeli chcecie, zapraszam, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 wersetu. Przypowieść o synu marnotrawnym. Tak naprawdę można by ją nazwać przypowieścią o dwóch synach marnotrawnych. Starszy syn z tej przypowieści, on również był zagubiony. Pod koniec tej przypowieści, gdy młodszy syn wraca do domu ojca i jest bezpieczny, starszy syn spiera się z ojcem. Jeden syn, można powiedzieć, zagubił się ojcu poza jego domem, a drugi syn zagubił się ojcu w jego własnym domu. Możemy być w Kościele Bożym, ale możemy być jednocześnie zagubieni, podobnie jak ludzie poza tym Kościołem. Coś nie tak było z religią starszego brata. Niby nic złego nie robił, niby ciężko pracował, nie był nieposłuszny, a jednak nie wszedł na ucztę. On nie wchodzi na ucztę, ale stoi i spiera się ze swoim ojcem. Wersety 28, 29 i 30 tego 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy: rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. I można by tak spytać po ludzku: gdzie sprawiedliwość, gdzie? Gdzie sprawiedliwość, gdzie? Starszy syn miał takie silne, mocne poczucie sprawiedliwości, a może nawet się obraził. To podobieństwo Pan Jezus powiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie, którzy pochodzili z narodu wybranego, którzy byli, można powiedzieć, w dobrym kościele. Oni uważali się za sprawiedliwych, oni uważali się za wyjątkowych, oni uważali się za lepszych od innych. Takie myślenie, taka postawa są bardzo, bardzo niebezpieczne. One mogą być bardzo brzemienne w swoich skutkach. Było tak kiedyś, również jest teraz i dzisiaj. Może i my jesteśmy w stanie się obrazić, podobnie jak ten starszy syn. Gdy ktoś przyjdzie do kościoła, do zboru, jak to się mówi, za 5:12. Ktoś, kto nie był lata w kościele, ktoś, kto nie oddawał dziesięcin, ktoś, kto nie oddawał darów latami, ktoś, kto nie miał łapek w górę za kazania, ktoś, kto nie miał odsłon w internecie, ale za to hulał, kradł, trwonił i cudzołożył. A teraz się odnalazł i przyszedł. A gdzie był wcześniej? Gdzie był wcześniej? A co najgorsze, teraz ma otrzymać taką samą nagrodę, jak ja zasłużony.
jak ja zasłużony. Gdzie sprawiedliwość, gdzie? Gdzie sprawiedliwość, gdzie? Można być w domu Ojca, ale nadal być daleko od zbawienia. Tak naprawdę nie rozumieć do końca, na czym to zbawienie polega. Bo sprawiedliwość jest jedna dla wszystkich. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość doskonała. Sprawiedliwość niezasłużona. Sprawiedliwość przypisana. Nie nasza własna sprawiedliwość. Nie nasza wypracowana, ale ta Jego, ta doskonała sprawiedliwość. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nadal są drzwi zbawienia otwarte. Otwarte są dla tych ludzi, którzy uważają się za sprawiedliwych i dla tych ludzi, którzy uważani są za złych, za niegodnych. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 8 i 9 wersecie czytamy następujące słowa. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A zatem można zadać pytanie, czy chrześcijaństwo jest dla ludzi złych? I można na nie odpowiedzieć, że tak naprawdę nie ma ludzi dobrych. Nie ma ludzi wystarczająco dobrych, żeby mogli się sami zbawić. Są tylko ludzie, którzy tak naprawdę nie znają prawdy o sobie albo nie chcą tej prawdy słyszeć. W Ewangelii Marka w 2 rozdziale, w 16 i 17 wersecie czytamy. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego, czemu je z celnikami i grzesznikami? A Jezus usłyszawszy to, rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Czy jestem dzisiaj wyleczony z grzechu? Czy nadal potrzebuję lekarza? Czy nadal potrzebuję Jezusa Chrystusa? Jego sprawiedliwości, Jego przebaczenia, Jego krwi, która przelała się za moje grzechy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, tam w pierwszym rozdziale, zapisał takie słowa. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I jeszcze kilka słów apostoła Pawła, tym razem z listu do Galacjan z 6 rozdziału. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Można być zagubionym poza domem Ojca. Można być zagubionym w domu Ojca. Można, podobnie jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie, być we właściwym kościele, znać teologię, bardzo dobrze znać proroctwa, ale tak naprawdę minąć się ze zbawieniem, tak naprawdę minąć się ze Zbawicielem. Można być w domu Ojca latami, ale tak naprawdę Go nie poznać, tak naprawdę nie wiedzieć do końca, jakim On jest. Czy to możliwe? Niestety jest to możliwe. A więc trzeba sobie zadać pytanie, czy my, siostro, bracie, naprawdę znamy dobrze naszego Ojca? Czy również nam zależy tak samo mocno, jak Ojcu zależy na Synu Marnotrawnym? Czy nam również zależy, jak Ojcu, na ludziach, którzy są zagubieni? W książce Przypowieści Chrystusa czytamy następujące słowa. Nieznajomość Zbawiciela rodzi w człowieku błędne mniemanie o własnej sprawiedliwości. Jeżeli będziemy się zastanawiać nad czystością i zaletami Zbawiciela, ujrzymy nasze słabości i niedostatki takimi, jakimi one są rzeczywiście.
Stwierdzimy wówczas, że jesteśmy zgubieni bez możliwości uratowania się własnymi siłami. I tak jak inni grzesznicy, chodzimy w szatach własnej sprawiedliwości. Zrozumiemy, że jeżeli kiedykolwiek zdobędziemy zbawienie, to nie własną mądrością, lecz dzięki nieskończonej łasce Bożej. Każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Potrzebowaliśmy Go 10 lat temu, 20, 30, 50. Potrzebujemy Go teraz, potrzebujemy Go dzisiaj, potrzebujemy Go każdego dnia. Potrzebujemy Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Potrzebujemy Bożej mocy do zwycięskiego chrześcijańskiego życia. Pamiętajmy o tym wszystkim, będąc w domu naszego Ojca. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział tej Ewangelii od pierwszego wersetu. Jeżeli ktoś chce, zapraszam. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział od pierwszego wersetu po 16. Odnajdujemy tam podobieństwo o robotnikach winnicy. Te słowa Jezus kieruje do swoich uczniów. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli wtedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz, co twoje, i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Boża sprawiedliwość może dla nas trochę dziwna, może nie taka, jakbyśmy chcieli, może nie taka, jakbyśmy się niekiedy spodziewali. Boże patrzenie to często patrzenie inne niż nasze. Bierz, co twoje, i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać tak, jak i tobie. Czy to nas nie zadziwia? Czy to nas nie zaskakuje? Bo być może ktoś mnie nie docenia, jak powinien. Bo być może ktoś mnie nie docenia. Bo ja. Boża łaska i Boże miłosierdzie, tak wielkie i tak niepojęte dla grzesznych ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Bogu niech będą dzięki za wspaniały dar zbawienia, za Jezusa Chrystusa i za Jego sprawiedliwość. Apostoł Paweł zapisał takie piękne słowa w pierwszym liście do Koryntian, tam drugi rozdział.
albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Oby ten Jezus Chrystus, siostro, bracie ukrzyżowany, był wywyższony twoim i moim życiem. Oby on zawsze był w centrum naszego chrześcijańskiego życia i w centrum nauczania w naszym Kościele. Patrzmy codziennie na Pana Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Oby tak nasze chrześcijańskie życie wyglądało każdego dnia. Tego życzę wam i sobie. Amen. Amen.